tyle pustych ulic. Pozamiatał wiatr spowite pustką plaże. Smutne idą spać pod niebne swe królestwo. Doglądają dzikie mewy, odepruną beztrosko w dal. A mi smutno i żal. Nim błyśnie wielki wóz blaskiem złotych gwiazd, jesienno-blady wiatr odczaruje nas. Hej, witam Was w programie Galeria Gwiazd, który w całości dzisiaj poświęcimy znanemu wokaliście, gitarzyście, autorowi i kompozytorowi Krzysiowi Koniarkowi. Witam Cię, Krzysiu. Serdecznie, witam. Krzysiu zaprosił mnie i całą naszą ekipę do swojego mieszkania, więc jesteśmy u niego w salonie, siedzimy na jego kanapach i pijemy smaczną kawę. Bardzo sympatyczne i fajne mieszkanko, przytulne, sam urządzałeś? Nie, no jak sam. Z żoną Elą, Ela Ci pomaga, tak? No koniecznie. No. Czy Ty Eli? Nie, żona mnie. Ale żona Tobie. Słuchaj Krzysiu, śpiewasz od wielu lat. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy chwyciłeś za mikrofon i wystąpiłeś publicznie? Nie pamiętam. Oj, nie żartuj. No nie, bo to było... Tylu lat nie wiek masz temu, nawet. Wiek temu. No miałem 7 lat. A kiedy, powiedz mi Krzysiu, postanowiłeś, że muzyka będzie no twoim zawodem, bo jest twoim zawodem? Nie, to dużo później, ale grałem już dużo wcześniej, bo 15 lat to już były takie pierwsze takie występy, nie? Można to nazwać. Wtedy graliśmy pioseneczki i ktoś to ładnie nazwał muzykę królującą w latach 60. Zresztą jest to mój ulubiony rodzaj muzyki i gatunek i to dzisiaj tak w tych klimatach się najlepiej czuję. No tak, twoim takim konikiem zawsze były czerwone gitary. Czerwone gitary, Smokey, Bee Gees, Elvis. Ale znakomicie się odnajdujesz właśnie w tych największych hiciorach czerwonych gitar. Masz nawet barwę głosu podobną do Seweryna. I pasuje Ci ten klimat, prawda? Wiesz, do Seweryna to zaszczyt, że mnie tak porównałaś pięknie. No tak. Nie, no tak się ułożyło. Przepraszam bardzo, za barwę głosu nikt nie może. No, nikt nie może. No przepraszam Ciebie i Państwa, że mam taką, jaką mam, że nie jestem Pavarottim. No to chyba nie musisz przepraszać za nic. Ale nie, tak całkiem serio. No. No tak się złożyło, że ta barwa gdzieś tam zbliżona pewnie jest, a że uwielbiam piosenki z tamtych okresów, więc gdzieś to się tak ładnie skleiło pewnie. Skleiło się i to słychać w Twoich piosenkach. Posłuchajmy w takim razie fragmentu piosenki Krzysia Koniarka. Wszystko co mam noszę ze sobą w sercu, tysiące ciepłych słów i chwil. Radość i żal, noce i dni, słodkie i gorzkie łzy. Wszystko co mam to Ty. Wszystko co mam noszę ze sobą wszędzie, choć tyle tego dałaś mi. Ciepło Twych rąk w chłodne dni, dobre i smutne sny. Wszystko co mam to Ty. Piękna ta Twoja piosenka, Krzysiu. Możesz zdradzić naszym telewidzom, kim była ta urocza blondynka, która wystąpiła razem z Tobą? Urocza blondynka to moja żona. Ela, która, powiem tak, która zgodziła się zagrać. No, bo to nie jest takie wcale proste, wiesz, jak musiałem namawiać. Tak, a jak ją przekonałeś? Czym ją przekupiłeś? Nie powiem. Pamiętam, że była o tym mowa, bo przecież ten teledysk liczy sobie już parę lat, że tę piosenkę dedykowałeś właśnie Eli. Tak. To co mam, to Ty. Zobacz, jakie to romantyczne. No była to piosenka dla żony. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, ona musi znosić to wszystko. Ciebie znosić. Mnie znosić, moje wyjazdy, bycie samą w domu. No właśnie, ciekawe, jak ona to toleruje. Coś się... A to ją zapytasz. A to ją zapytam. Dobra, zapytam ją, kochani. Ela to jest fantastyczna osoba, bardzo ciepła, miła i sympatyczna. Krzysiu, Ty masz szczęście, ktoś Cię poszukał.
No tak mówią, że co drugi ma szczęście. Co drugi ma szczęście. Ja jestem tym drugim. A ja słyszałam taki dowcip, że są miłości te szczęśliwe i te, które niestety kończą się małżeństwem. W twoim przypadku to tak nie sprawdza się chyba ten dowcip, co? Nie, w moim przypadku to wiesz, jedno i drugie się sprawdziło pewnie. W jedno i drugie. Powiedz mi, pamiętasz pierwszą waszą randkę? Nie. No znowu niczego nie pamięta, no. Tak typowy facet, niczego nie pamięta. No szybko, nie, serio nie opowiadaj. Pamiętam. Nie pamiętam. A gdzie ją spotkałeś? A poznaliśmy się na balu chyba karnawałowym. No proszę, proszę. Poprosiłeś ją do tańca, Krzysztof nieźle tańczy. No co, coś w tym czasie było. W tym czasie, tak, ile to było lat temu? Znowu ma problem z pamięcią. 25? 4? 5? No to już myślę, że niedługo. Mogę nie pamiętać. 25-lecie małżeństwa Krzysia Koniarka. Jeszcze raz Ela i Krzysztof. Można bardziej niż ja bogatszym być, bogatszym być. Kiedy każdy twój gest tak bezcenny jest jak ty. Czy można bardziej niż ja szczęśliwszym być, szczęśliwszym być. Gdy przez świat idziesz wciąż obok mnie. Wszystko co mam kocham jak nikt na świecie. Każdy twój oddech, śmiech czy łzy. Wszystko to gdzieś we mnie tkwi. Zapach twój, twoje sny. Wszystko co mam, wszystko co mam to ty. I choćby świat miał rozpaść się, runąć w dół jak domek z kart. Spojrzę ci w twarz i nagle strach przeminie. Bo jest taka moc gdzieś w nas, co każe wierzyć w sny. Gdy czuję, że wszystko co mam to ty. Czy można bardziej niż ja bogatszym być, bogatszym być. Kiedy każdy twój gest tak bezcenny jest jak ty. Czy można bardziej niż ja szczęśliwszym być, szczęśliwszym być. Gdy przez świat idziesz wciąż obok mnie. Wszystko co mam noszę ze sobą w sercu. Któż więc bogatszy jest niż ja. Radość i żal, noce i dni, słodkie i gorzkie łzy. Wszystko co mam, wszystko co mam to ty. Krzysiu, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, śpiewasz od wielu, wielu lat. Twoje piosenki są wszystkim znane, ale jaki ty tak naprawdę jesteś, kiedy gasną wszystkie światła, kiedy jesteś w domu? Jakieś twoje inne pasje, opowiadaj. Jaki jestem w domu, to nie wiem. Marudny na pewno, ale jakieś pasje. Największą moją pasją jest ta kanapa. Tu się rozkładam, wiesz, telewizorek. O. Gazetka. No, ale telewizorek. A nie, już teraz gazetka nie, laptopik. Tak. A tak naprawdę, wiesz, kiedyś zbierałem znaczki. Mhm. No. Masz może jakieś kolekcje? Mam. Za chwilę ci pokażę, jak będziesz sobie miała ochotę pooglądać. Takich znaczków to pewnie niewiele pozostało, bo to są stare. Co jeszcze? O, największy bałagan z tym podobno jest w całym domu, bo wiesz, bo ja zbieram smycze takie. Kojarzysz? Kojarzę. No i tego tam paręset leży. Parę smyczy? No to sporo. Gdzie je taką zbierałeś? Skąd? A różnie. Przeważnie wiesz, z jakich wyjazdów, podróży. Wszędzie, gdzie teraz nie zajedziesz, są smycze. No to zawsze. Zawsze jedno. Ale kilka jest ciekawych egzemplarzy. Nawet mam kolegę, który też zbiera smycze, wiesz, i się wymieniamy jak dzieci, wiesz, znaczkami i tak dalej. Smyczka. A rozumiem. Aż tchu czasem brak, bo ja już chyba całkiem zbzikowałem. Trzecią noc nie spałem. To nie żart, bo ja jak wariat myślę tylko o niej. Aż pulsują skronie, aż tchu czasem brak. Bo ja już chyba całkiem zbzikowałem. Trzecią noc nie
nie spałem. To już nie są żarty, gdy dorosły facet serce ma rozdarte i wzdycha całą noc do niej. Lubisz jeść. To jest kolejna pasja Krzysia Koniarka. Lubię jeść. I z tego co wiem, to lubisz gotować. Lubię gotować, bo to jest, wiesz, jak nie trzeba gotować codziennie, aha, to się to, wtedy to, to wtedy lubi. Się to bardzo rozumiem, lubi. Rozumiem, się bardzo dobrze cię zrozumiem. I tak podobno jest. A czym byś poczęstował na przykład, gdybyś miał jakichś ważnych gości i chciałbyś zaimponować? Twoja potrawa, twoja, przez ciebie zrobiona. Oj, to mnie chcieliby jeść. To jest tłuste, dobre jedzenie. No to nie koniecznie nie chcieliby jeść. Wiesz, karkuły, schabowe, takie wiesz, polskie typowe potrawy. Aha, i to potrafisz zrobić. Tak, ale wiele rzeczy ciekawych umiem zrobić. Umiem zrobić pierogi. Takie Słuchaj. Pierogi, jak ja robię, podobno robią dwie osoby na świecie. Rozumiem. Słuchajcie, jak będziecie gdzieś tam w okolicy Wągrowca, to ja już was zapraszam. Wpadajcie do Krzysia, on na pewno wam coś dobrego upichci. A ja jeszcze wam tylko dodam, że Krzysiu, jak jeden z niewielu facetów doskonale zna się na firankach, wy ich nie widzicie, ale to on tutaj wybierał materiał, zrobił wzór, są po prostu piękne. Kochani, Krzysiu opowiedział nam wiele tajemnic na temat swojej małżonki Eli, ale nic nie wspomniałeś o Łukaszu. On ma pięknego syna, dorosłego chłopaka, już takiego fajnego. No zgadza się, no facet studiuje, no nie mógł być dzisiaj z nami, no wiadomo, studiuje. Jest student, mam nadzieję, że już niedługo. Ale Łukasz nie śpiewa, nie przejął. Nie, nie śpiewa. Wiesz, troszkę tam zaczął ćwiczyć na gitarze, w ciągu roku opanował gitarę tak, że dzisiaj gra lepiej ode mnie. O, to szkoda, że go nie ma. Bo... o, za chwilę poproszę cię, abyś ty nam zagrał jeszcze coś. Nie wiem, czy pamiętam. Ale powiedz mi, jakie są jeszcze marzenia zawodowe? Czy już czujesz się spełniony i już nie ma? Spełnionym nigdy nie będziesz, prawda? Bo tak, zawsze jest coś do zrobienia fajnego, zawsze by się chciało coś stworzyć nowego, fajnego, ciekawego, tak żeby się zarazem podobało, ale żebyś ty też z tego I masz jakieś takie właśnie plany? No, z planów, kochana, ile mam planów? Planów mamy dużo, no. Ja ci życzę, aby się też gorzej z tą realizacją, bo to czasu brakuje. Wiesz, tu za chwilę są występy, za chwilę koncerty, no i... No, ale na pewno jakiś teledysk w tym roku nam podarujesz. Nie, ja myślę, że jeszcze ze dwa. No widzicie, no. W takim razie trzymamy cię za słowo. Krzysiu, ja poproszę ciebie teraz, bo już nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy nam w końcu zagrasz na tej gitarze, na której pewnie tworzysz i komponujesz. Pozwolisz, że ci podam. Słuchaj, spróbuję, ale pod jednym warunkiem. Jakim? No, że zaśpiewamy razem. No to bardzo chętnie ci pomogę. No, zaczynaj. Nie opuszczaj mnie. Każda łza mi szepce, że ja tu pognam gdzieś chwile złe. Nie opuszczaj mnie. Nasz anioł stróż przebudził się. Daj mi garść ciepłych słów, niech popłynie z tych ust nasza baśń. Każda łza mi szepce, że wiatr pognał gdzieś chwile złe. Nie opuszczaj mnie, nasz anioł stróż przebudził się. Daj mi garść ciepłych słów, niech popłynie z tych ust nasza baśń.